Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie 26 stycznia. W piątek Bożym Słowem, które zostało wyznaczone przez książeczkę z Biblią na co dzień. I tak pierwszy werset czytam z Psalmu 16, wiersza 11, a kolejny werset czytam z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału, wiersz 24 i 25. Dasz mi poznać drogę życia. Tak modlił się psalmista, a ewangelista Mateusz napisał: Jezus rzekł do uczniów swoich, kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Moi drodzy, chyba każdy z nas chciałby wieść spokojne, pewne i dobre życie. Staramy się jak najlepiej wykorzystać czas, który Bóg nam daje. Próbujemy najpiękniej, jak tylko możemy, zadbać o nasz dom, o naszą rodzinę, o nasze dzieci, o wnuczęta, o tych wszystkich, których Bóg nam daje. Ale czasami dochodzimy do ściany. Czasami czujemy, że już więcej uczynić nie możemy, że nie potrafimy przeskoczyć pewnych rzeczy. Coś nas ogranicza, coś nas zatrzymuje, coś sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tych wszystkich marzeń, planów, oczekiwań, które świat przed nami stawia. No i powoli popadamy w smutek. Czasami pojawia się złość, niezadowolenie. A nawet, moi drodzy, pojawiają się symptomy depresji, żalu i tych wszystkich uczuć, które sprawiają, że człowiek czuje się niedowartościowany, bo chciałby żyć inaczej, bo chciałby zapewnić lepszy poziom życia swoim najbliższym, swoim ukochanym. To ciśnienie, ten stres, te oczekiwania sprawiają, że człowiekowi brakuje sił, a przecież stara się, dba najlepiej jak potrafi. Bywa też i tak, moi kochani, że te wszystkie nasze starania, te wszystkie nasze oczekiwania, te wszystkie nasze marzenia realizujemy, ale dochodzimy do wniosku i takiego wewnętrznego przekonania, że to nie jest to, co chcielibyśmy doświadczać, co chcielibyśmy przeżywać. Odczuwamy pewną pustkę, odczuwamy jakiś smutek, żal, niezadowolenie. Odczuwamy takie wewnętrzne, moi drodzy, rozczarowanie. Jak to zmienić? Jak to naprawić? Jak sprawić, by nasze życie było piękniejsze, było spokojniejsze? Co uczynić, byśmy czuli zadowolenie, pełnię satysfakcji z każdego dnia, który Bóg nam daje, z naszej pracy, z naszego życia, poziomu życia, z tych wszystkich, których Bóg stawia na naszej drodze, kim jesteśmy otoczeni? Otóż, moi kochani, chcielibyśmy sens życia odnaleźć w naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Chcielibyśmy za każdego i każdą dziękować. Chcielibyśmy doświadczać tych wszystkich pięknych rzeczy, które Bóg nam daje, całym sercem, całym sobą. Bądźmy zadowoleni z tego, co otrzymujemy. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Zauważmy, jak wiele mamy. Zauważmy, że Bóg nam daje tyle, ile jesteśmy w stanie unieść. Tyle, ile jesteśmy w stanie zrealizować. Nie daje nic ponad nasze siły. Nie obciąża nas. Nie zadaje nam zadań, których nie moglibyśmy wykonać. Wie dokładnie, ile talentów mamy otrzymać. 5, 3, 1. W zależności od tego, moi kochani, ile i jakie doświadczenia przeżywamy, w tym wszystkim chcielibyśmy przeżywać to wszystko z Bogiem. Chcemy Boga prosić o to, abyśmy potrafili, moi kochani, dziękować za to, co mamy. Być wdzięcznym za to, co mamy. Chcemy wykorzystywać szanse, które Bóg nam daje. Chcemy realizować je tak, jak Bóg dla nas to wszystko zaplanował. Nie rezygnując z siebie, bądźmy zadowoleni z tego, jak w wspaniały sposób Bóg nam błogosławi. Bóg nam pomaga, Bóg nas wspiera. Tylko chcemy to wszystko zauważyć. Bądźmy za to wszystko wdzięczni i ten dzień 26
stycznia chcemy przeżyć pięknie, w całości, dziękując Bogu za wszystko, co mamy. Za każdą sytuację spokojną, miłą, napełniającą nadzieją, ale także chcemy przeżywać i te trudniejsze momenty z Bogiem. Za wszystko bądźmy wdzięczni. O wszystko Boga prośmy. Prośmy o błogosławieństwo, opiekę, o troskę. O to, moi drodzy, aby ten dzień 26 stycznia 2024 roku był przez nas przeżyty blisko Boga, z sercem przepełnionym wdzięcznością, dobrocią, uśmiechem względem bliźnich i przede wszystkim głęboką wiarą. Wszystkiego, moi drodzy, co piękne nam życzę na ten kolejny dzień nowego 2024 roku. Wam życzę wiele Bożego błogosławieństwa, zadowolenia i sił na to, co przed nami, przed Wami, przed każdym z nas. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, co dobre. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa.